Wyobraźmy sobie cyfrowo wykreowaną dżunglę, w której skaczące z drzewa na drzewo wzorce implementacyjne zamieniają się miejscami z coraz popularniejszymi wzorcami strategicznymi. Wszystko na pozór wygląda świetnie, ale próba implementacji tej koncepcji stanowi nadal twarde lądowanie na klepisku pytań. Z pomocą przychodzi nam Michał Giergielewicz, domenowy guru, który świetnie orientuje się, po co nam to całe DDD. Za chwilę Michał niczym Karol Darwin wytłumaczy tajniki ewolucji kodu i podpowie, co nowego przyniesie nam ta ewolucja. Michale, kontynuuj proszę. Po pierwsze, Darek, ty siusio. A po drugie, jak moja życie jest skupem, ja już nic muszę robić, tak? To główna powierzchnia, a o tej dziś nie ma słowa, naprawdę. Po prostu, to było wspaniałe, naprawdę, to było wspaniałe. Witajcie w ogóle, cześć wszystkim. Jesus, bardzo wam dziękuję, bardzo naprawdę spodziewałem się aż tak licznej widowni. Tak wcześnie rano, dla niektórych. Też sąki trochę za mnie głos, wczorajsze warsztaty i potem pokawędki korytarzowe. Troszeczkę no, szarpnęły, mam nadzieję, że jakiś slap może. Także w razie czego, sorry. Dobra, no i możemy zaczynać chyba. Więc ja sobie tych, którzy startuję, żeby to nie zapomnieć o czasie. I lecimy z tym. Praktyczne techniki modelowania domenowego. O co w ogóle chodzi? To jest taki trochę skrót, bryk z warsztatu, który wczoraj prowadziłem dla was, również dla części z was. I postaram się podsumować takie tips and tricks może troszeczkę i takich dobrych porad, jeżeli chodzi o to, jeżeli chcielibyście zacząć implementować jakiś kod, używając tych technik modelingowych z domeny design, to czegoś się trzymać, czego się wstrzegać, w jaki sposób o tym myśleć. Postaram się też pokazać odrobiny kodu, które być może jakoś zobrazują to, o czym mówię. Mam nadzieję, że to będzie dla was fajna prezentacja. Także zaczynamy. Po pierwsze, i to jest oczywiste, tak? Wiadomo, tak? Musisz mieć wystarczająco złożoną domenę, żeby usprawiedliwić troszeczkę to, że używasz tam technik modelingowych z domain-driven design. Nie każda domena, nie każdy system, nie każda aplikacja będzie na tyle złożona, żeby wymagała aż tak, no niekoniecznie zaawansowanych, ale takich technik, które mają pewien narzut abstrakcji, narzut złożoności same w sobie. I oczywiście zyskujesz dzięki temu bardzo dużo, jeżeli twoja domena jest złożona, bo możesz wiele rzeczy uprościć na późniejszym etapie. Natomiast ten początkowy wkład i wysiłek, który trzeba włożyć, jest dość wysoki, jest wyższy niż przy jakimś takim bardziej trywialnym króciku, który sobie wszyscy lubimy kodzić. I musisz ocenić, czy to się nadaje, czy to jest jakby na tyle złożone, że będziesz w stanie usprawiedliwić i potem wyciągnąć z tej domeny i z tego modelu te zyski, o które liczysz, tak? Jak tam nie będzie tych zysków, no to będą tylko koszty. Więc to jest taki oczywisty, taki pierwszy, taki podstawowy próg wejścia, czy w ogóle jest sens. Po drugie, to się wydaje teoretycznie również oczywiste, tak? Znaj swoją domenę. Ale mnie chodzi w takim kontekście, okej, pracuję w tej firmie 5 czy 10 lat, pisałem już ten kod w 15 różnych fragmentach tej aplikacji, wiem wszystko o infrastrukturze, wiem wszystko o tych takich naszych zakamarkach, trupach w szafie, wiecie, tam gdzie są pogrzebane te wszystkie legacy, gdzieś tam leżą. Także jakby nikt mnie zaskoczy, mogę wszystko o tym systemie wiem. Ale to nie jest to samo, co ta wiedza, o której ja mówię. Ja mam tu na myśli taką wiedzę świadomą, wiedzę domenową, czyli nie tylko wiem, jak ten system działa, ale wiem, czy mam koncepcyjnie ułożone w głowie, w jaki sposób ta moja domena faktycznie istnieje, nie tylko w kodzie, ale też w mojej głowie, w moim mózgu. Bardzo często posługujemy się w zespołach taką wiedzą, ja tam trochę mówię taką indiańską, przekazywaną w wigwamie przez, wiecie, takiego starego Indianina z fajką, który tam wam opowiada o tym, jak to kiedyś bywało i w ogóle i tak dalej. I to wszystko jest interpretacja poszczególnych umysłów. I ty wiesz coś o tej domenie, ale ta wiedza jest taka trochę podświadoma i trochę taka jakby na twój obraz jakby skonstruowana w twojej głowie. To nie jest oficjalna, ustandaryzowana, jakby obiektywna wiedza. Ona jest przefiltrowana przez mózgi różnych osób, bardzo często w niejednolity sposób i ta wiedza w zespole jest niejednolita, nie ma tego samego konceptu w głowie, co u innych osób.
I to, co tutaj mam na myśli, to jest przygotuj sobie przed implementacją, zanim zaczniesz szkodzić. Zrób sobie coś, żeby tą wiedzę sformatować, ustrukturyzować, zrobić z tego oficjalny, explicit, artykułowany jakby design. I tu mam na myśli oczywiście jakieś techniki typu event storming, event domain modeling, event modeling, cokolwiek takiego, co pozwoli wam skodyfikować te reguły biznesowe, skodyfikować te wasze bounded konteksty, jeżeli istnieją, w jaki sposób, gdzie są te granice, tak? Jeżeli nawet moglibyście to zrobić, to przejść z jakichś tam wysokich, abstrakcyjnych sesji event stormingowych typu big picture do na przykład proces modeling czy software design, żeby faktycznie zejść na niski poziom i sobie to opisać, żeby wyartykułować, żeby każdy z was sobie tą wiedzę w waszych głowach wyrównał między sobą w zespole, żebyście wiedzieli to samo i tak samo myśleli o tym modelu, żeby nie było niejednoznaczności, niedopowiedzeń, nadinterpretacji, które się często pojawiają, jeżeli ta wiedza nie jest wyartykułowana tak, że wszyscy słyszą i mogą ewentualnie skontrować czy zrozumieć lepiej coś. I to jest takie jeszcze miękkie, tak? Do Miecha przejdziemy za chwilę. Ale to jest niezmiernie ważne. Jak tego nie zrobicie, to potem, wiecie, no, jak możesz zaimplementować dobrze model, którego dobrze nie znasz? Okej. Okay. Następny, już bliższy troszeczkę, może Miecha temat. Choose your architecture. I to jest, tu mam na myśli już konkretnie, tak? Wybierz swoją architekturę. Czy to będzie hexagonal, czy to będzie jakiś layer, czy clean, czy onion. Whatever. Wybierz jakąś w miarę nowoczesną z tych tak zwanych modern architecture, które zostały stworzone troszeczkę już z myślą albo w zgodzie z ideałami domain-driven design, z tą filozofią domain-driven design, które pomogą przez swoją strukturę i reguły ten kod domenowy tworzyć. Nie każda architektura z tych takich, powiedzmy, bardziej klasycznych się do tego nadaje, ale sporo tych młodych, nowych, jak na standard IT, być może nie do końca młodych, architektur, czyli na przykład hexagonal, bardzo znany i popularny, czy jakaś tam wersja layered architecture, które ich tam jest od groma i trochę i de facto nie ma jakiegoś zunifikowanego standardu pojedynczego, tylko 15 różnych wariacji, ale wybierzcie którąś z nich. I to też mi chodzi o to, wybierzcie to explicit. Nie wiem, macie ADR w firmie, użyjcie ADR-a, stwórzcie dokument, wybieram architekturę hexagonalną, ponieważ to, to i to, takie mamy reguły gry, w ten sposób kodzimy, tak nazwaliśmy te rzeczy. Pieczątka, tak, do repozytorium commit i to jest tak, wtedy to jest tak trochę jak PSR12, tak? Trzeba się będzie wykłócać, czy to jest dobra struktura tej klasy, czy to jest dobre miejsce na ten kod. Można się odwołać do clean architect, do hexagonala albo do tego ADR-a i powiedzieć tak, zgodnie z hexagonalem, tu powinien być primary adapter zrobiony w tym miejscu, tak? Bo tak wymaga hexagonal, tak zakłada, tak? I nie będzie problemu z jakby dochodzeniem do prawdy. Tak? Trochę jak PSR, ale wybierzcie to, tak? Nawet pod tym kątem formalnym, żeby mieć to z głowy, żeby to było jasne, zdeklarowane, żebyście mogli ustalić jednolicie w firmie albo w zespole, czy w projekcie i po prostu kodzić zgodnie z tą architekturą. Nie wymyślajcie jej, broń Boże, sami. Inni zrobili to już dawno temu, po co macie tą robotę jeszcze raz wymyślać? Okej. Okay. I teraz już powolutku mięsko, tak? I ja wam pokażę kodzik troszeczkę, może nawet te wszystkie inne pliki pozamykam, bo żeby się na tym nie skupiać. Tutaj jest jedna z 15 iteracji kodu, jakby zbudowana zgodnie z jakąś tam wariacją layered architecture, czyli mamy warstwową architekturę, gdzie konkretne warstwy mogą się komunikować tylko z konkretnymi innymi warstwami, nie może każdy z każdym, więc istnieje jakaś hierarchia zależności, zależności tu na ogół jednokierunkowe, i tak dalej. I w centrum tego wszystkiego jest domain model, który jest tym takim, powiedzmy, że jeżeli ktoś zna hexagonala, to jest taki core, tak? Czyli te centrum, te wszystkie nasze reguły domenowe, reguły biznesowe są skodyfikowane w katalogu domain model. Katalog application jest do warstwy zewnętrznej, inputowej. Katalog, tu akurat brakuje tego katalogu, bo zniknął, bo nie było plików w środku, to ja go założę. Katalog infrastructure, akurat w tym wypadku. Oczywiście, jakbym się nie pomylił. Dobra, jest błąd, nieważne. Katalog infrastructure, to jest też, nazwy są troszeczkę umowne, w layered nie ma jakiegoś takiego jednego szablonu, że wszystko musi być tak czy inaczej, są po prostu warstwy. Tak, nazewnictwo jest na ogół infrastructure, persistence, layer, co się jeszcze spotkałem z czymś, output chyba był gdzieś w jakimś jednym kodzie czy projekcie użyty. To generalnie chodzi o tą warstwę, która
persystuje, jakby komunikuje się z zewnętrznymi systemami persystencji, komunikacji jakiejś infrastrukturalnej i tak dalej. Kolejki MQP, kawki, adaptery guzlowe do komunikacji po webie, po HTTP, czy baz danych, Redisy i tak dalej. To wszystkie implementacje, czyli powiedzmy adaptery w rozumieniu Ports and Adapters, te adaptery są w katalogu Infrastructure. Ale to, co jest w tym slajdzie ciekawe, tak? Focus on the domain model first. I to jest jedna z bardziej istotnych technicznych dla was porad moich. Z mojego doświadczenia wynika, że zapomnienie i usunięcie tych wszystkich katalogów, tak, tego application, tego nieszczęsnego, błędnego, napisanego infrastructure i model, nie ma tego. Tak? Nie ma frameworka, nie ma HTTP, nie ma CLI, nie ma baz danych, nie ma tabel, nie ma Redisa, nie ma MQP-a, nie ma synchroniczności albo synchroniczności. Nie myślimy teraz o tym. To na tym etapie to jest nawet szkodliwe, żeby o tym myśleć. Dlatego, że to wasza domena ma wpływać na to, jak wygląda wasza infrastruktura i integracje zewnętrzne, a nie na odwrót. Wiadomo, że architektonicznie patrząc, będziecie mieli jakieś constraint, jakieś ograniczenia technologiczne, czy systemowe, czy aplikacyjne, że no, nie możemy wybrać sobie dowolnej baz danych, bo mamy na przykład Percone, albo mamy DB2, albo mamy cokolwiek innego, tak? Nie możemy użyć Redisa, bo coś tam, tak? Mamy w chmurę, więc mamy tylko i wyłącznie jakieś tam amazonowe, relacyjne coś, tak? Więc wiadomo, że być może constrainty tamtego systemu będą wpływały na wasze decyzje domenowe, ale najczęściej jest tak, że przy modelu domenowym nie ma znaczenia de facto, on nie za bardzo będzie miał wpływ na to, jaki będziecie mieli problem z implementacją już takich detali, właśnie a propos detali, detali implementacyjnych takich, nie wiem, jaki driver do bazy danych. To jest niezależne troszeczkę od waszej domeny, ale odwrotnie myśląc, możecie zacząć, jeżeli będziecie myśleli o tym, w jaki sposób wasza infrastruktura czy aplikacja wygląda, w jaki sposób byście chcieli się integrować z tą domeną, to możecie niechcący i całkowicie podświadomie zacząć kształtować tą domenę w rytm tego, co wam podpowiada implementacja. Czyli to jest ten taki detal na wierzchu widoczny. To jest ten syndrom góry lodowej, czyli Google to jest taki jeden input, tak? To jest wyszukiwarka i to jest taka prosta stronka, nie? Z baską. I tak samo możecie myśleć o waszym systemie, bo sobie zwizualizowaliście, że macie, nie wiem, jakiegoś twiga z jakimś tam formularzem i więc patrzycie przez kontekst tego formularza, jak wasz system ma wyglądać pod spodem. A to jest tylko czubek góry lodowej. I potem wasza koncepcyjna, taka podświadoma analiza tego, jak ten widok wygląda i w jaki sposób on się komunikuje po API restowym i w jaki sposób gdzieś tam coś się dzieje potem po HTTP, może wpłynąć na to, jakie będziecie entie chcieli ustawić albo agregaty. Bo macie jakieś pola o jakichś nazwach, bo ktoś wam widok pokazał. A to nie o to chodzi. Widok powinien być na samym końcu. To jest tylko detal. Więc to, co z tego możecie wyciągnąć, to, żeby olać całą resztę, bo najważniejsze jest teraz to, żeby skodyfikować już reguły domenowe i zapisać wasze koncepcje domenowe. Tak? Wy stworzyliście model. Jeżeli zrobiliście sesje event stormingowe, to macie model. Co to jest model? Model to jest jakaś reprezentacja świata rzeczywistego. W pewien sposób jakaś aproksymacja tego świata. Wiadomo, że coś upraszczamy, coś pomijamy. To nie jest jeden do jednego. To jest tylko jakiś model. Tak? Ale teraz macie w głowie ten model, to po co go macie? Po to, żeby go teraz zaimplementować, żeby go skodyfikować. Model to jest nie to, w jaki sposób zapisujecie dane. To nie jest model. Model to jest to, jak wasza aplikacja działa, w jaki sposób przestrzega reguł. Czym jest w ogóle aplikacja domenowa? Co to jest domain model? Jaki jest cel tej aplikacji? Większości aplikacji tego typu, które się projektuje. Aplikacje mają jeden cel. Trzymać spójny stan systemu. Tylko to jest właściwie 99% tego, co robi kod domenowy. On musi znać stan systemu w każdym momencie życia tego systemu, wiedzieć, jaki jest jego stan i móc zmienić ten stan zgodnie z jakimiś regułami, które zachowają spójność tego systemu. To jest jego jedyna rola. Wobec tego, i to jest coś, co wy kodyfikujecie w domain modelu. Więc to jest to najważniejsze, to jest to, czym żyje wasz produkt, wasza firma. To są te reguły biznesowe, które sterują tym procesem, jednym, czy drugim, czy dziesiątym. Tak? I to jest coś, co musicie zaimplementować. W związku z tym zaimplementujcie. Najpierw domenę, reszta przyjdzie później. I to, co wam teraz tutaj pokazuję, to jest a propos tego punktu Don't bother with internal domain structure. Czyli znowu, kolejne uproszczenie
dla was, żeby wam było łatwiej. Dużo osób próbuje od samego początku, dobra, mamy, będziemy budowali agregaty, entity value objecty, tak? No bo w sumie, jakie macie klocki Lego w Domain Driven Design? Jeśli chodzi o klasy, macie agregat ruty, macie entity, macie value objecty, macie serwis domenowy. I repozytoria, ale to są tylko interfejsy. Tak? Więc macie dosłownie cztery rzeczy. Każda wasza klasa w tym katalogu, domain model, to jest jeden z czterech bytów. Jeżeli zrobiliście event stormingową sesję, to znacie nazwy tych bytów, ponieważ macie koncepty domenowe zidentyfikowane, bo to jest celem sesji event stormingowej. Więc co teraz można zrobić? Skoro macie na jakiejś tam ścianie te karteczki pomarańczowe, słynne, a potem żółte, niebieskie, fioletowe i tak dalej, tam są nazwy agregatów, tam bardzo często są też nazwy entity value objectów, jak ostatecznie dość nisko zeszliście, jak wam się to udało. W związku z tym możecie po prostu przepisać nazwy tych bytów jako klasy w tym katalogu i nie martwcie się o strukturę, czy są jakieś poddomeny, subdomeny, czy jakoś zagregować te, bo tu są trzy klasy, które mają podobny prefiks na początku, więc może są różne części jakiegoś jednego agregatu, bo zróbmy to w cały katalog. Pewnie tak, tak, no końcu pewnie tak zrobicie, ale nie od razu. Po co? To i tak jest tylko wasza pierwsza aproksymacja. To się będzie zmieniało jeszcze mnóstwo razy. W związku z tym, jeżeli to i tak się będzie zmieniało, to i tak będziecie robili refaktory i tak dalej. To po co się teraz bawić ze strukturą, która też, wymyślanie tej struktury, wymyślanie tej agregacji, wpadanie na pomysł, które pliki powinny być razem w katalogu, albo jak dokładnie się powinny nazywać, czym się powinny różnić, to wymaga jakiegoś mentalnego obciążenia waszym mózgu, tak trzeba dojść do jakiejś nazwy, a wiecie, jak wszyscy bardzo lubią wymyślać nazwy na rzeczy, nie? W programowaniu. Uwielbiamy, to jest najłatwiejsza rzecz w programowaniu, prawda? Tak samo jak regexpy. Więc, no, prościutka rzecz. Wobec czego zwolnijcie sobie tą przestrzeń w tych cyklach procesora w waszych głowach i zróbcie to później, tak? I ja wczoraj zrobiłem z uczestnikami warsztatów właśnie taki eksperyment, gdzie mieliśmy te koncepty domenowe, tak? Te koncepty domenowe są opisane gdzieś tam w tym pliku. To są te nazwy change, SHA, change confirmation, deployment, delivery i tak dalej, tak? Tam były troszeczkę inne wymyślone, bo zrobiliśmy sobie taką wersję, powiedzmy, wymyślania tych koncepcji domenowych w opisie modelu i powiedziałem, to teraz załóżmy te klasy, puste klasy, które nie mają praktycznie nic w środku, tu akurat już są jakieś malutkie implementacje, ale niektóre z tych klas po prostu są pustymi klasami, które są tylko i wyłącznie, to jest wasz pierwszy, po prostu 15 klas, tak? Pustych w środku i tyle. W jednym katalogu luzem. Zrzuciliście taki dump mózgowy, tak, taki brainstormingowy dump na kod. Macie te typy, te koncepcje domenowe. I teraz, jaki jest następny, jakby, dobra, zrzuciliśmy, nie? I teraz bym ktoś może powiedzieć, dobra, no ale co jeżeli my nie zrobiliśmy sesji brainstormingowej? Bo my nie wiemy, nie potrafimy, albo nie było czasu, albo biznes cisnął, albo cokolwiek takiego, tak? I co teraz? Bo jest pewna alternatywa i wiele osób wśród was będzie ją wolało z tej teoretycznej, tej, której mówiłem, czyli event storming. Deweloperzy nie są wielkimi fanami event stormingu, zauważyłem. Lubią, fajnie, jak ktoś im pokaże, jak przyjechać na szkolenie, spoko, nie? Jak Mariusz wam trochę pouczy, jest super. Ale potem samemu to zrobić, nie? To się szybko energia kończy, zauważyłem. Okej, jedni lubią, drudzy mogą lubić mniej. Ja w dalszym ciągu jakby twierdzę, że to jest najlepsze narzędzie do takiego koncepcyjnego myślenia. Ale jeżeli jesteście jedną z tej większej części populacji deweloperów i myślicie palcami, czyli jak nie kod, to nie myślę, no bo nie? Kto z was się złapał na tym, że robicie sobie jakąś tam, nie wiem, refinement na jakimś spotkaniu skramowym i tam myślicie o jakimś user story i tak, no tak, tak, to będzie tak, to będzie tak, no damy radę. A potem do kodu i tak, ty, w sumie to nie ma sensu. Nie? Bo siadłeś, zacząłeś kodować i twój mózg się włączył wtedy, zaczął faktycznie kombinować i zrobił drill down do dołu i się okazało, że to w ogóle bez sensu jest. To w ogóle nie w tą stronę. Bo tam miałeś spotkanie z Jirą, a nie z PHP Stormem. No, takie życie. Więc dobra, dla tych z was, którzy robią, mają to w głowie i teraz wiecie, a tak, ja lubię, jak jest kod na ekranie i wtedy mi się lepiej myśli, to jest coś takiego jak prototypowanie. Ja to tak nazywam, to nie jest jakby jakaś oficjalna nazwa, ja tak to po prostu nazywam. To jest eksploracja domeny przez takie bardzo szybkie, bardzo zgrubne, iteracyjne, powtarzalne dochodzenie do prawdy.
Czy nie robisz event streamingowej sesji jakiejś tam super skomplikowanej, może jakąś taką, może big picture. 3 godzinki, jak to jest Maradona, to 3 godzinki wystarczą. Kilka takich tam głównych eventów, może kilka koncepcji domenowych. Bardzo zgrubnie, żeby mieć jakieś nazewnictwo w głowie. Może, żeby chociaż ustalić jakieś zręby tego ubiquitous language, o którym tyle się mówi w Blue Booku na przykład. Żeby się porozumiać tym samym mniej więcej językiem. A potem siąść do kodu, peer programming, mob programming, mega polecam, tak? Jedną z tych technik. Jak nie używaliście książki, materiału wideo, wszystko, tak? Mogę do was przyjechać do firmy, was z tego poszkolić też. Taki shameless plug. Natomiast to się bardzo dobrze sprawdza. Siadacie do kodu, macie w głowie te koncepcje domenowe z pierwszej sesji event streamingowej i teraz tak, dobra, zrzucamy te klasy. Tak? Potem próbujemy wypełnić tą klasę jakąś pierwszą prostą implementacją. To za chwilę dokładnie to wszystko opiszę. I robicie bardzo częste iteracje, bardzo częsty refaktor. Każdy pomysł jest dobry, póki nie padnie kontrpomysł, który jest troszeczkę lepszy. I robicie to przez godzinę, dwie, trzy, pięć jak trzeba, 2 razy w tygodniu, po 2 godziny. Tak? I aż w końcu ten wasze myślące palce dojdą do jakichś wniosków, i okej, teraz już mam trochę lepsze pojęcie, bo już kilka ślepych zaułków żeście zeksplorowali, się okazało, że to nie jest dobry pomysł, to się wycofamy, pójdziemy gdzieś indziej, tam też jest średnio, to trzecia droga, okej, tu jest trochę lepiej. I tak można powolutku dochodzić do jakichś wniosków i poznawać tą domenę przez taką eksplorację, takie szukanie, trochę taki cave searcher, po prostu chodzisz po tych jaskiniach i tam, tu jest pusto, tam coś fajnego i coś może odkryjesz po drodze. Jak robisz to szybko i nie spędzasz niepotrzebnie czasu na szukaniu, a może jednak da się tędy przejść, a może to jednak jest dobra droga. Tylko nie, to wygląda kiepsko, to szukajmy gdzieś indziej. To może, zawsze możemy wrócić. Tak? Szybka, taka rapid development, rapid refactoring. Bardzo szybko, bardzo krótkie cykle, dużo pomysłów, trzeba mieć dobrze zgrany zespół, bardzo aktywny, który jest w stanie nie tylko patrzeć na ekran i kiwać głową, ale faktycznie brać udział aktywny w dyskusji. A deweloperzy w zespołach raczej to lubią. Lubią sobie tam dogadywać, tu kłócić się o jakieś tam tematy, o wyższe świąt Bożą Drodze i Wielkanocą, spacje i przecinki, więc czemu nie o kod? Taki domenowy bardziej. Więc to jest też taka dobra technika, tak? I jeżeli byśmy tej techniki używali, to po stworzeniu takiego zrzutu danych, jak tą iterację przeprowadzać, jak do tego dochodzić? I pierwsza rzecz to jest, tutaj była taka piękna nazwa, type system. Jeżeli ktoś nie lubi type systemu, jest za tym, żeby wszystko było mixtem, czy czymkolwiek, czy objectem, to sorry, to nie jest ten tok. Nie? Ja jestem nie tylko zwolennikiem, ale jakby bardzo mocno cisnę w kierunku bardzo ścisłego, strictowego, statycznego, jeżeli się da typowanie. Oczywiście w PHP nie wszystko się da. Będziemy mieli zawsze ten ductyping nieszczęsny, możemy tam włączyć tą strictowość w klasach, co moim zdaniem jest wymagane w dzisiejszych czasach, jak wchodzi nowy kod. Jak ktoś nie używa stricta, to naprawdę strzela sobie w stopę. Natomiast w kodzie domenowym to jest moim zdaniem wymagane. To było też częścią tego pierwszego eksperymentu, żeby zrzucić te klasy jako koncepty domenowe. Bo każda z tych klas to jest typ. To jest typ, tak? W kodzie domenowym nie ma stringów, intów, array, broń Boże, tak? Może jakiś ból, aczkolwiek z mojego doświadczenia rzadko. Nie, są klasy. Każda klasa to jest jakiś typ. Typ danych. Ona ma jakiś swój kontrakt. I po co to się robi? Robi się to po to, żeby twoja domena była bardzo ekspresyjna. Ona ci musi mówić, czym jest. Ty się nie możesz domyślać, co trzeba do tego parametru tej metody włożyć. Ja wam pokażę, mam nadzieję, że mi się uda znaleźć. Chciałem wam pokazać taki fajny przykład. To będzie... Chyba to będzie to. To będzie to. O, chyba to. Tak, to jest to. Dobrze. Mamy type system. Mamy, okej, okay, 3 słowa o tej domenie. Tak? System wspomagający proces deploymentu. Śledzi zmiany na GitLabie i reprezentuje je w fajny sposób jako taki merge train. Kto z was słyszał o merge trainach, to wie, co chodzi. Po prostu zestaw merge requestów, który w każdej chwili może odjechać na inny przystanek typu beta, produkcja i tak dalej. Robią są release'y. Tak? I jednym z elementów tego mechanizmu jest to, że taki merge train, który sobie odjechał na przykład na betę, to każdy wagonik to jest jeden merge request. Każdy merge request ma swojego ownera i ten owner, ten developer, który stworzy tego merge requesta, musi na tej becie sobie przeklikać ten swój feature i potem na jakiś panel wejść i ktoś potwierdza, mój merge request działa tak, jak się spodziewałem, że będzie działał, nie ma żadnych błędów. Musi go potwierdzić.
taki merge request, który nazywany jest change'em, więc jest confirm released change, tak? I ponieważ to jest merge request, to jest jakiś commit, no to ma swój SHA. I my się tym takim typem SHA posługujemy, żeby identyfikować, o jaki change konkretnie chodzi. A jeśli myślimy o release, czyli zestawie takich change'y na przykład, no to myślimy o komicie, który zawiera tą listę merge requestów na swoim własnym branchu. Czyli myślimy, powiedzmy, o czubku jakiegoś branch'a, jakimś headzie gdzieś. To też jest de facto commit, więc też zdecydowaliśmy się reprezentować go, jego unikalny identyfikator jako SHA jakiś, bo to będzie unikalny SHA, które jakby jest z definicji, powiedzmy, że unikalne. Więc mamy teraz taką sytuację, że musimy potwierdzić jakiś change na jakimś release'ie, bo release'ów może być wiele. Tak? I mamy potwierdzenie, wiecie, ten change na tym release'ie. Nie? I teraz, co jest kiepskiego w tym pomyśle? Ja wam pokażę, co jest kiepskiego w tym pomyśle. Nie? No i teraz mi powiedzcie, w którym parametrze ma być release SHA, w którym change SHA? Za mało? Dzięki. Sekundkę. Tak, czy jest troszkę lepiej? Jeszcze troszeczkę zrobimy tak może. No ej, zwiększ się. Nie chcę się bardziej zwiększyć. Chyba starczy. Tak? Ponieważ typy są na tyle ogólne tych dwóch parametrów, że nie da się rozróżnić po typie, czym to jest, więc jedyna rzecz, po której możecie rozróżnić te parametry, jest ich nazwa. Nazwa? Mamy rozróżniać parametry po nazwie, a nie po typie? Wtedy głupi błąd wystarczy, tak? Ktoś się pomyli i można naprawdę, a jedna, dwa. I teraz kto jest, co jest gdzie? A gdyby na przykład ten unikalny identyfikator release nazywał się release ID i był to obiekt typu release ID, a unikalny identyfikator change nazywał się change ID, to nieważne, jak się nazywają zmienne akurat w tej metodzie. Każdy będzie wiedział, co gdzie wcisnąć, prawda? Bo znamy koncepty domenowe, tak? Type system jest niesamowicie istotny, żeby twoja domena była ekspresyjna, żeby ona mówiła do ciebie, czym jest i czego oczekuje. Jaki jest kontrakt tej metody? To jest agregat, to jest kontrakt tego agregatu. Kluczowe miejsce w tym systemie. Tu się dzieje cała magia. To czemu mamy sobie utrudniać życie, bo nie lubimy dużej ilości klas, bo to bez sensu, bo mamy teraz dwie klasy, które mają te same bebechy. Bo obie z tych klas wyglądają identycznie, no bo change ID, release ID przechowuje w środku stringa z commit SHA. I to jest duplikacja. I teraz, ja wiem, tak, to jest duplikacja. I co robi teraz dobry architekt? Kim jest dobry architekt? Jest taka fajna definicja, którą sobie wymyśliłem sam i ją teraz propaguje. To jest taki człowiek, który robi tak. Tak robi. Mówi tak. Z jednej strony mamy duplikację w kodzie. Z drugiej strony mamy czytelny kontrakt. Z czym jestem w stanie żyć? Okej, z tym, tak? Czyli ja nie podejmuję decyzji na YOLO. A, bo tak jest lepiej. A czemu? Tak mi się wydaje. Nie? A co będzie, jak się spieprzy? No zobaczymy. Nie? To nie jest dobry architekt. On stwierdzi, okej, jak się schrzani, to taka jest ścieżka naprawcza. Tak? Jak to wybuchnie na produkcji, bo my teraz zrobiliśmy coś inaczej, niż powinniśmy zrobić, to wtedy ja zrobię to, to i to, żeby to naprawić i będę miał przygotowaną w głowie procedurę, jak to zrobić i będę wiedział, ile nas to będzie kosztowało. Jak to faktycznie wystąpi, to nie będzie w panice szukał teraz sposobu naprawy systemu, tylko a tak, okej, no niestety, tak, przeliczyliśmy się troszeczkę, naprawiamy, tak, bo ja wiem, jak to się robi. I to jest tak samo z każdą taką decyzją. Jeżeli chodzi o nawet takie drobiazgi jak duplikacja kodu, nie jest duplikacja kodu, to jest tak trywialna duplikacja kodu. Ja mogę mieć 15 klas change ID, release ID, merge train ID, whatever ID, bo one wszystkie mają trzy linijki. No okej. W najgorszym wypadku, jak będę już strasznie, strasznie chciał, to sobie tam wrzucę jakiegoś abstrakta i tam sobie tą jedną linijkę wrzucę, żeby tam tylko typy były inne. Tak? Będę miał po prostu puste klasy dziedziczące po jakimś abstrakcie i z pustym body. Ale będę typował te klasy inaczej. Będę używał odpowiednich obiektów tak, żeby nikt się nie pomylił. I żeby wszyscy wiedzieli dokładnie, co tutaj jest oczekiwane. Więc po pierwsze, type system. Po drugie, wiele z was wie, w domain-driven design są jeszcze komandy, są eventy, tak? Okej, okay. One się pojawią relatywnie szybko, ale jeszcze nie teraz. Czyli na razie nie myślimy o tym, w jaki sposób enkapsulujemy polecenia
do wewnątrz domeny, ani w jaki sposób enkapsulujemy dane wychodzące z domeny. Tak? Command to jest coś, co jest jakby intencją, którą chcielibyśmy zrealizować, ją przekazujemy do wewnątrz domeny, a event jest odpowiedzią tej domeny, która mówi, ty chciałeś to, to się wydarzyło, nie? I w ten sposób możesz obserwować, co się dzieje w tej czarnej skrzynce. Jeszcze nie teraz. Na razie bebechy, czyli konkretnie na początek, jak już mamy ten type system, tak, czyli mamy te obiekty stworzone, mamy, powiedzmy, jeżeli była sesja event streamingowa, to mamy je od razu, jeżeli nie mieliśmy sesji event streamingowej, robiliśmy prototyping, no to odkryliśmy sobie te nazwy, metodą prób i błędów na jednej, drugiej, trzeciej sesji takiego prototypowania w mob programingu na przykład, tak, i mamy tam jakieś koncepcje biznesowe sobie opisane. W tym, ten katalog się wypełnił nazwami klas, bez body jeszcze prawdopodobnie nawet, może mogą być puste klasy, i stwierdziliśmy, ok, to teraz, co jest następnym krokiem? Następnym krokiem jest, ok, mamy już trochę szczowników, powiedzmy, mamy jakieś byty, one czymś tam są w systemie, chain, release, merge chain, jakieś ID-ki, to teraz potrzebujemy procesu, potrzebujemy use case'a. Czyli musimy sobie, ok, co się w tej domenie dzieje, jakie jest zachowanie? Bierzemy sobie na początek najprostsze happy path, takie, o którym najwięcej jesteśmy w stanie powiedzieć. No bo easy, tak? Nie musimy od razu atakować, wiecie, wieloryba, tak? Powolutku, małymi krokami. Okej, ale wielu z nas, i to jest bardzo dobra technika, myśli właśnie o procesie jako o sekwencji jakichś tam czynności. Okej, działa. Więc potrzebujemy jakiejś orkiestracji. Chcielibyśmy gdzieś, w jakimś miejscu w tym kodzie domenowym zapisać tą sekwencję, tak? Ładuję sobie agregat, wykonuję jakąś akcję, coś tam się dzieje w środku, tutaj coś robię dalej, tak? Potem procesuję agregat, łapię event integracyjny. Chcielibyśmy napisać te rzeczy. No ale gdzie? No bo powiedzieliśmy, że nie ma aplikacji, więc nie ma serwisów aplikacyjnych, nie ma command handlerów, więc nie ma gdzie tego umieścić, nie? I z czego byśmy mogli skorzystać? Moglibyśmy go z serwisów domenowych. Tak? To jest taki cheat sheet, który jakby nic nie kosztuje, a może dać ci dodatkowy benefit. Już tłumaczę. To są nasze... Sorry, to będzie mały, bo tego nie chcę mi teraz powiększyć, bo wiem, że jak próbuję robić to prezentacyjnie, to mam naprawdę bardzo krzywo to wygląda w tym wypadku. To jest serwis domenowy. Ja serwisy domenowe zawsze piszę jako funkcję. To moja prywatna, ja jakby lubię te święta Bożego Narodzenia, tak? Nie te wielkanocne. Więc absolutnie nie jest to jakaś wykładnia czegokolwiek. Czyli mamy serwis domenowy. Serwis domenowy to jest takie miejsce, taki obiekt, byt domenowy, który jest dosyć taki dziwny. On żyje na krawędzi kontekstów najczęściej, na krawędzi pomiędzy agregatami. To jest taki bezstanowy, bez side effectowy za bardzo system, który ma trochę orkiestracji, czyli jest troszeczkę podobny do command handlera, ale ma też reguły biznesowe, których nie ma gdzie indziej wcisnąć. I próbowaliśmy, i żaden agregat, żadna encja, żaden value object nie za bardzo pasuje. Ta reguła jest tak trochę pomiędzy jednym a drugim, drugim a trzecim i stwierdziliśmy, ok, to gdzieś to trzeba wepchnąć. No i wtedy ludzie wymyślili serwis domenowy. Takie miejsce, gdzie można trzymać, oprócz orkiestracji klasycznej, można trzymać reguły biznesowe. I teraz, tutaj już jest taki skończony, spróbuję znaleźć jakiś taki, który istnieje, może na innym branchu. Zróbmy sobie na tym. O, tu jest trochę bardziej bogato, jeszcze przed refaktorem. O, tak. I teraz mamy taki serwis domenowy i traktujemy go jak command handler. Czyli używamy tego jako takiego chwilowego takiego placeholdera, zastępnika. Tworzymy tą klasę z invoke'iem albo jako nazwę metody, nieważne, nie to jest nieistotne, i wpisujemy w body tej metody, jak byśmy chcieli, żeby ten proces wyglądał, jak oczekujemy, że on wygląda, tak? W tym wypadku pobieramy merge traina, wyciągamy comperem z dwóch SHA różnych listę zmian, iterujemy po tej liście zmian, sprawdzamy coś tam, jak coś się wydarzy, dodajemy coś tam, jest jakaś reguła biznesowa się pojawia, potem prezentujemy ten merge train. Prosta bardzo. I to jest bardzo ważne, prosta i naiwna implementacja. To oczywiście jest błędny kod. Czy błędny. Poprawny, ale niezgodny z regułami domain-driven design. To jest weak entity i cała reszta, ask don't tell i cała reszta takich reguł. Zaraz o nich powiem. Ale
Na początku piszmy to tak, piszemy właśnie sekwencyjnie. Co my byśmy chcieli? Chcielibyśmy pobrać to, potem jak musimy to pobrać, to żeby to tam trzeba coś wyciągnąć, trzeba coś poiterować, trzeba sprawdzić, czy to działa, czy pasuje nam, tak? Czy mamy tą regułę biznesową. Ten podkład mówi o tym, że jeżeli dostałeś informację o zmianie, która jest już zarejestrowana w jakimś innym release, to takiej zmiany nie chcesz dodawać, bo już ją masz. Tak? Unikamy duplikatów i nadpisywania istniejącego stanu. Bardzo prosta reguła biznesowa. Określimy ją sobie na etapie event stormingu, mamy taką regułę, gdzie się trzeba skodyfikować. Tak? I okej, okay, na razie naiwnie, prymitywnie wpisujemy taką orkiestrację plus reguły biznesowe. Ile ich tam jest? I co robimy dalej? Dalej to jest push behavior down. Oczywiście, że te nasze strategie nie są zgodne z enkapsulacją, to jest weak entity, tak, jakby ask don't tell, czy tak, ask don't tell, ta reguła, czyli zamiast mówić merge trainowi, czy zapytać merge traina, to jest lista zmian, weź się sobie zaaplajuj, tak jak ty to masz gdzieś tam zdefiniowane w swoich własnych regułach, to ty wyciągasz jego regułę na zewnątrz i mówisz mi, ty mi daj to, to masz, ja potem sobie poiteruję, potem ci wepchnę to, co ty powinieneś mieć, tak. To jest złe podejście, bo wtedy ta reguła nie istnieje w merge trainie, chociaż on jest de facto autorem czy ownerem takiej reguły domenowej, bo to on decyduje o tym, które zmiany on chce przyjąć do siebie, tak? Ask, don't tell. I w ten sposób te reguły biznesowe pływają sobie po wierzchu waszej domeny. Te wszystkie ify są gdzieś na górnych warstwach. Bardzo często są na warstwach command handlerów, serwisów aplikacyjnych, w ogóle poza domeną. Bo tam jest łatwiej właśnie w taki naiwny, pierwszy, trywialny sposób to napisać. I teraz właśnie to, po to robisz ten eksperyment. Piszesz tą orkiestrację naiwnie, patrzysz na nią. Jak wczoraj to zrobiliśmy z grupą, to od razu, nie znaczy dwie osoby, ale to dziwnie wygląda. A czemu to nie jest tam? To się wydaje oczywiste, że czemu ten Ford jest tu, skoro mógłbym go do środka wrzucić? Bo to dosłownie mogę tego Foricza mogę wrzucić do środka merge traina, do funkcji add change i dać mu całego change'a, całą kolekcję change'ów, zamiast pojedyncze i iterować po tym. Niech on sobie w środku zrobi iterację. Jakby push behavior down. Znajdź miejsce na te ify w jakimś ze swoich bytów domenowych. Dlatego na początku stworzyłeś te byty o konkretnym typie, żeby mieć już je in place. Wierz mi też, że istnieje change, istnieje release, istnieje merge train, istnieje jakiś ID release'u, jakiś ID change'a, istnieje jakiś stage gdzieś tam. Więc masz w głowie te koncepty domenowe i teraz próbuję zapasować, gdzie by to pasowało, że dodajemy nowe change'e, bo je rejestrujemy, bo je wykrywamy, że istnieją nowe zmiany, to gdzie byśmy chcieli, żeby kto to robił? Kto ma być ownerem tej reguły biznesowej? Kto ma przeprowadzać tę operację? I wychodzi naturalnie, okej, okay, no nam się wydaje, że to powinien być merge train. To on jest tym miejscem, który trzyma ten stan. Bo już ma jakieś tam change'e i możemy dać mu nowe, żeby też o nich pamiętał. Aplikacja trzyma konsystentny stan systemu, tak? Więc robimy dla każdej reguły biznesowej, dla każdego kodu, który tu widać, robimy taką właśnie mentalną zagrywkę. Próbujemy znaleźć miejsce, gdzie taka reguła bardziej pasuje. Tak? I dochodzimy do momentu, że albo nam się reguły skończą, albo pomysły, nie? Zawsze jest tak. Zawsze jest architekt. I wtedy, wrócimy na chwilkę to będzie chyba ten, tak? I ta sama metoda, to jest tak, to jest ten, bodajże chyba, albo ten, tak? Nagle zaczyna wyglądać w ten sposób, bo to jest tak, że albo wam się uda wszystkie ify gdzieś wepchnąć, i zostanie wam sama orkiestracja. Czyli zostanie wam samą, jeszcze tylko tutaj, sorry, bo dopiszę, zapomniałem dopisać oczywiście jeszcze, sorry, persystencji. Pisanie na laptopie stojąc jest wspaniałym doświadczeniem. Polecam. Mamy tu persista? Nie mamy. Dlatego nie ma tej funkcji. Dziwnego. Tak? O, tak powinno być. Czyli mamy orkiestrację. Pobieram agregat, w tym przypadku to wygląda jak agregat. Na tym agregacie wykonuję jakąś funkcję, jakiś behavior, coś się pewnie w środku dzieje, a potem prezentuję ten agregat. Dzieje się taki typowy flow domenowy. Pobieram, wykonuję, zapisuję. I dużo command handlerów tak wygląda. No i teraz patrzymy, to jest niby serwis domenowy, tak? Od tego zaczęliśmy. No ale nie ma żadnej logiki customowej. Wszystkie rzeczy, żeśmy znaleźli miejsce dla wszystkiego, co mamy, tak? Wszystko ma swoje logiczne miejsce, wypchnęliśmy w dół, wszędzie. To co to jest? No to jest command handler, po prostu, aplikacyjny.
On nie powinien być w domenie, powinien być wyżej. Robić, bo on robi tylko orkiestrację. On nie ma żadnych reguł domenowych, które byśmy chcieli pilnować w domenie. To jest tylko i wyłącznie sterowanie procesem. No więc to jest gotowy command handler. Shift F6. Application. Do widzenia, tak? Jakby nie trzeba się o nic przejmować niczym. Nie wiem, czy coś mi to zadziała. Tak? O. Czyli przypadkowo, pisząc domenę, macie command handlera pierwszego. A gdyby się okazało, że jest jakiś if, który wam został, no to macie serwis domenowy. No i w sumie win-win, nie? I tak skończycie z czymś, co ma sens. I macie pierwszy proces zakodyfikowany. Macie pierwsze reguły domenowe skodyfikowane. Tak? Wasze agregaty, encje, zaczęły się powoli czymś wypełniać. Tak? I potem dochodzimy do sytuacji, wam pokażę ten... nie mam już tego case'a. Wczoraj z grupą pracowaliśmy, trafiliśmy na miejsce, bodajże w obiekcie changes. To się zaczyna powolutku, jakby pojawiają się kolejne funkcjonalności, bo one są nam potrzebne, czyli jakby próbujemy tą logikę skodyfikować, się okazuje, że tej metodzie ta klasa jest pusta. No to tworzymy tą funkcję i wrzucamy tą logikę. I kolejna klasa, i kolejna klasa, kolejna logika. I powoli zaczynają się wypełniać te wszystkie miejsca. Więc mamy tam 3 metodki tu, 2 metodki tam, 5 metodki tutaj i zaczynamy móc dostrzegać, że na przykład w jakimś jednym miejscu patrzymy, to pracujemy na change'u, no to jest changes. Operuję na change'u, operuję na change'u, operuję na change'u, o, operuję na SH. Okej. Może to jest heurystyka, może to jest kiepski pomysł. To widać pewną, wiecie, kohezja, tak? Nagle się okazuje, że jest jeden wyjątek od reguły. To może być okej, to może być całkowicie normalne. A może to nie jest, a może to jest, może to jest jakiś pierwszy ślad, że gdzieś wasz model nie do końca może być precyzyjny. Trzeba pomyśleć, dlaczego to jest tutaj w ten sposób, czy jest jakiś inny sposób, żeby się tego dowiedzieć, tak? Tu akurat doszliśmy do wniosku, że to ma sens, ponieważ masz kolekcję change'y i chciałbyś pobrać jeden po ID z tej kolekcji, tak? I faktycznie może stwierdziliśmy, okej, gdyby to się nazywało change ID, to też by lepiej brzmiało. I tu dochodzimy do takiego bardzo krytycznego miejsca. Lepiej brzmiało jest świetną taktyką heurystyczną, okazuje się. To też, ja wczoraj to też zapowiedziałem grupie, jak o tym mówiliśmy, że będzie taka sytuacja, kiedy prosta zmiana nazwy jednego bytu z X na Y nagle wam otworzy oczy i się okaże, że okej, coś, co wcześniej was gryzło, że nie pasuje, nagle zaczyna pasować, bo ta zmiana nazwy spowodowała, że ten byt trochę zmienił swoje znaczenie. Jakiś niuans, który was gryzł wcześniej, to nie do końca jest to samo. Ta przynależność jakoś nie do końca pasuje i ktoś wam zmienił nazwę tego, no coś to lepiej pasuje. I się nagle, okej, nie dość, że teraz to lepiej pasuje, już mnie gryzie, to jeszcze jest tamten patent, który nie mieliśmy co z nim zrobić i teraz on nagle to zaczął pasować. Bo głupia zmiana nazwy otworzyła wam jakby oczy na inny kontekst. I to jest to, o czym mówi Eric Evans, czego nikt nie kuma, bo on tak mówi, że nikt nie kuma. No, kto widział jego toki? No ej, no właśnie. Kto coś z nich wyniósł? No, I rest my case. Ubiquitous language, to też o to chodzi. On mówi dużo o języku, o lingwistyce, o przekazywaniu informacji, o komunikacji skutecznej i tak dalej, i tak dalej. O, to właśnie jest to. To jest ten taki detal, że jak tworzysz ten model, to nazwy są niesamowicie istotne. I czasami głupie nazwanie czegoś delivery albo release ma globalne znaczenie, bo się nagle okazuje, że nasze inne koncepty domenowe albo lepiej pasują, albo gorzej do tego czegoś. I możemy przestać widzieć jakąś relację, albo możemy zacząć widzieć jakiś problem pomiędzy tymi nazwami. Tylko dlatego, że w naszych głowach znaczenie się zmieniło. I to jest cholernie istotne. Dobra. Czyli budujemy powoli encje, agregaty, value objecty, wypełniamy je danymi, nie z góry myśląc o tym, co tam się będzie działo, nie. Piszemy orkiestrację i się okazuje, okej, trzeba dodać do listy change'y nowe change'e. Jak się ma nazywać ta funkcja? As changes. Okej, piszę as changes, on PHP stron podkreśla na żółto, że nie istnieje taka funkcja. Control tam, czy command, enter, tworzymy funkcję i tak dalej. Czyli uzupełniamy te ciało tych klas wtedy, kiedy napotkamy na case, który tego wymaga. Nie robimy tego a priori, tak? Czyli to zawsze jest od przykładu do implementacji. Tworzymy funkcję wtedy, kiedy po raz pierwszy natrafimy na miejsce, gdzie ona będzie potrzebna. Nie tworzymy jej tylko po to, że nam się wydaje, że to będzie pasowało. Bo nasze wydaje się może właśnie opierać się na błędnych założeniach.
Okej. Okay. Kolejna rzecz. Nie przejmuj się, to już wspomniałem wcześniej, persystencją, tak? No bo okej, okay, budujemy teraz te agregaty, tak? Agregaty przechowują te dane i my wiemy tam z tyłu głowy, mamy ten problem, nie? A jak to potem persystować? Jak będzie wyglądała tabela w bazie danych? Jak będą stawiać kolumny w tej tabeli? O, to jest kluczowe. Wiedzieć, czy to będzie int 11, czy big int 20. To jest najważniejsza rzecz na świecie. Tak by powiedział DBA. Nie, to nie jest ważne, tak? To jest detal. Słyszysz jakieś takie powiedzenie, że DB is persistence is only implementation detail? To przewija w książkach, blogach, wystąpieniach bardzo mądrych ludzi. I co to znaczy? It's only an implementation detail. Only. To jest tylko detal. To jest jakby, wiecie, no, to jest coś mało istotnego. To jest takie tam później. Damy radę. Tak? I to jest prawda. To nie jest kłamstwo. To jest naprawdę bardzo istotna informacja również. To, w jaki sposób wasza persystencja będzie wyglądała, jest wtórne. Macie ORM-a, tam sobie ten agregat pomapujecie. Widziałem implementację, gdzie ktoś miał agregat taki bardzo ładny, bogaty i tak dalej, a w środku, w konstruktorze gdzieś tam sobie tworzył ORM-ową entję, jako osobny mały entity, które było zmapowane na jakieś tam pola. I jak już się skończyło behavior się dziać, to on sobie w tym entity sobie tam setał te wszystkie wartości, które chciał setować, a potem przy persystencji przekazywał cały agregat, a z tego agregatu sobie refleksją wyciągał ten ORM entity i sobie persystował. I to działało? Działało, tak? Można... Metod persystencji jest, nie wiem, z 10 różnych. Bardziej, mniej cwanych, tak? Kto widział implementację proofową, wyciągania z agregatu eventów, ten wie, jak piękne to jest. Ja spróbuję wam pokazać, bo to jest też coś, co warto się czym podzielić. Bo ta persystencja nie jest, przepraszam, ta persystencja nie jest ważna, bo zrobisz to później. Ja wam pokażę, jak to prosto może wyglądać. Natomiast w pewnym momencie musisz oczywiście znaleźć ten agregat root. Bo to jego będziemy na końcu persystować, tak? I to jest też tak, że jak masz event storming, to pewnie wiesz, co jest agregat rootem i pewnie wiesz, jak to się nazywa. Więc jak zrzucałeś sobie ten pierwszy dump i tej wiedzy, te puste klasy, to wiesz, który z nich to jest agregat root. Tu był to merge train, tak? A tam gdzieś wczoraj na warsztatach nam wyszło, że to się nazywa deployment. Tak? Akurat tak grupa stwierdziła, że to jest fajne słowo. Okej, okay, tak? I to też przy okazji, model nie jest tylko jeden prawidłowy, model jest 15 prawidłowych. Więc jak znaleźć ten agregat root? I to jest też coś, co pięknie nam wczoraj się udało wyćwiczyć na tych warsztatach. No bo czasami jest tak, że nie za bardzo mamy kilku kandydatów i nie róbcie tego odnajdywania granic agregatu i tego wyszukiwania agregat roota na początku, bo nie macie jeszcze zachowań, więc nie znacie stanu, więc nie znacie reguł konsystencji transakcyjnej. I dopiero po jakimś, jak macie jakieś zachowania, macie kilka tych command handlerów napisanych, czy w serwisach domenowych, to możecie wtedy do tych command handlerów doczepić te dane, które trzeba przekazywać do tego agregatu i ten stan, który ten agregat trzyma. I się zacznie okazywać wtedy dopiero, jakie macie granice. Tak? No bo reguła szukania agregatu jest bardzo prosta, teoretycznie. Czyli szukamy sobie granicy persystencji. Konsystencji transakcyjnej, czyli agregat ma taką regułę, że zmieniasz jakby jeden agregat w trakcie jakby jednej transakcji. Nie możesz modyfikować dwóch agregatów w trakcie jednej transakcji. Tak? Jeżeli modyfikujesz stan systemu to i potrzebujesz, żeby ten stan był konsystentny, czyli masz, nie wiem, masz na przykład 15 propercji, które są modyfikowane w tym procesie. Tak? I te 15 propercji musi się zmienić konsystentnie, czyli albo wszystkie, albo żadna, tak? Nie może być tak, że trzy zapisze, a trzy nie. I teraz pytanie, czy te 15 zmiennych, te dane, te 15 różnych typów danych jest w jednej klasie, czy w trzech różnych? Jak jest w jednej klasie, to wtedy może być mój agregat i ja mogę ten agregat persystować. A jeżeli te 15 typów danych jest w dwóch różnych klasach, to ja muszę je persystować osobno. Najpierw jeden, potem drugi. No, ale jeżeli to stworzy mój stan systemu w tym procesie, to jest mój agregat. Agregat nie może być dwoma bytami. Agregat root, przepraszam, nie może być dwoma bytami. Agregat może. Czyli agregat rootem jest coś innego, coś większego, co musi mieć te dwie encje tak naprawdę, a nie agregat rooty, musi mieć je w środku.
I my to mieliśmy w China, ja podam przykład. Mieliśmy tą koncepcję deploymentu. Że deployment to jest taki, bierzemy zmiany, idziemy na betę. Bierzemy zmiany, idziemy na produkcję. Tak? I ja powiedziałem wtedy, jako grałem rolę takiego eksperta domenowego, który stwierdził, może być wiele deploymentów jednocześnie. I one muszą między sobą wiedzieć o sobie. Jeżeli jakaś zmiana trafia do jednego deploymentu, a potem ta sama zmiana została zarejestrowana w drugim deploymencie, to znaczy, że ten pierwszy o tym musi wiedzieć. Czyli mamy dane, które są pomiędzy dwoma różnymi deploymentami, muszą być trakowane. Czyli jeżeli mam taką persystencję, to się okazuje, że muszę zmodyfikować dwa różne deploymenty. Czyli deployment nie może być naszym agregatem. A takie było pierwsze założenie, że deployment nie jest naszym agregatem, że deployment jest naszym agregatem. Ale znaliśmy use case, kiedy się okazało, że dwa różne agregaty muszą w tym samym momencie zmienić swój stan konsystentnie, co jest niedopuszczalne. I to się okazało, to nie jest deployment, bo to jest release. Bierzemy zmiany, idziemy na betę, to jest release, a nie deployment. Lepiej pasuje to słowo. Bierzemy zmiany z bety, idziemy na produkcję, to jest drugi release. A czym jest deployment? To jest lista wszystkich release'ów jednocześnie trwających. I wtedy możemy zrobić deployment jako coś, co zawiera kolekcję release'ów i wtedy on może śledzić zmiany pomiędzy różnymi release'ami i je sobą maczować. I wtedy mogę persystować tylko deployment, bo on ma w środku wszystkie release'y. Więc mamy konsystentny stan trzymany w jednym agregacie. I udało nam się odkryć taką regułę dzięki temu, że trafiliśmy na use case, który łamał regułę konsystencji. To już mówiłem, a propos właśnie zbyt generycznych typów, czyli dwa obiekty typu SH, A i B, który jest czym, to już tego nie będę wracał. Oczywiście, tak? To wszystko, to mówię a propos prototypowania. Cały czas refaktoryzujcie kod. Nie bójcie się refaktorów, nie bójcie się zmian. Te koncepcje będą na samym początku waszej pracy z tym kodem, z tą implementacją, non-stop się zmieniać i to jest okej. Czyli będzie naprawdę wydawało się, że ten kod jest chaotyczny, że on jest niepewny, że on jest niestabilny. I to jest okej. Refaktoryzujcie. Ponieważ mamy już tylko 3 minutki, to ja bym powoli, że już kończyć ten temat. W takim wypadku przejdźmy jeszcze tylko do tego, że w pewnym momencie tych reguł będzie tak dużo, że zacznie być problem z ich śledzeniem. Zacznijcie używać testów jednostkowych, żeby kodyfikować te reguły. Zakładać sobie jakieś asercje na już istniejące zbudowane reguły, żeby przypadkiem ich potem nie zmienić w trakcie nieświadomie, ponieważ już jest tak dużo tych reguł w tych agregatach, że powoli tracicie jakby już możliwość śledzenia każdej indywidualnej zmiany. CQRS później, na końcu najważniejsze, dyskusja. Bądźcie otwarci na zmiany, zwłaszcza jeżeli jesteście na stanowisku jakiegoś seniora, architekta i tak dalej. Wasi kumple zespołu mogą mieć lepszy pomysł niż wy. Mówcie na końcu, jeżeli jesteście na pozycji jakby takiego autorytetu, dajcie się powiedzieć innym na początku, bo to pomaga w takiej właśnie dyskusji, żeby ten proces modelowania i prototypowania szedł spójnie, żeby każdy czuł się zaangażowany i mógł się wypowiedzieć. To taka miękka moja końcowa uwaga, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pracować z zespołem i kodem. Okej. Dziękuję bardzo. Jakby coś, pytania, do końca niedzieli jestem, więc zapraszam.